Marek Łakowski, dzień dobry Państwu. Dzisiaj sieci online. Pan Zdzisław Wolski, poseł na Sejm i zarazem lekarz. Dzień dobry, panie pośle, panie doktorze. Panów. Dobrze, panie doktorze, jest ten COVID, czy nie ma tego COVID-u? Słyszę różne takie głosy, że to jest ściema jedna wielka, że chcą gospodarkę jakąś tam troszeczkę obniżyć tą światową, żeby państwa potraciły. Jak to jest z tym COVID-em? Ja również słyszę wiele spiskowych teorii dziejów, różne tego typu poglądy, również wygłaszane czasami na sali sejmowej, ale niestety COVID jest. Jest to bardzo realny problem. Musimy do problemu epidemii podchodzić z dużą powagą, bo zbyt wiele nie wiemy jeszcze, co będzie dalej z epidemią. Na wszelki wypadek musimy być bardzo ostrożni. Mamy duże problemy już od lutego czy marca, kiedy się to zaczęło. I może być wariant, że te największe problemy w sensie zdrowotnym, co oczywiście jak naczynia połączone łączy się z gospodarką, dopiero przed nami. Mówię konkretnie o sezonie nadchodzącym jesienno-zimowym wzmożonych zachorowań na inne. Ale muszę pana koniecznie zapytać, czy pan się uspokoił, jak przed pierwszą turą wyborów prezydenckich pan premier Morawiecki uspokajał społeczeństwo, że COVID już jest w odwrocie, nie ma się czego bać. Pan się troszeczkę Na szczęście jestem bardzo oporny na wypowiedzi pana premiera Morawieckiego. Bo oczywiście, że nie było to prawdą, jak mnóstwo innych wypowiedzi pana premiera. Również wtedy problem epidemii, problem zachorowań COVID-u istniał. To były wypowiedzi na użytek publiczny. Jeszcze bym może tak od siebie. Również z wielkim zdziwieniem, delikatnie mówiąc, słuchałem wypowiedzi również pana prezydenta Dudy, nawet już po wyborach, który bardzo lekceważył szczepienia na grypę. Także niestety niekorzystnych dla nas wszystkich wypowiedzi ze strony najważniejszych osób w państwie nam nie brakuje, ale pomimo tego musimy sobie radzić najlepiej, na ile nas stać. Panie doktorze, nosi maseczkę czy nie nosi? Jak zazwyczaj noszę. Czyli boi się pan? Czyli się pan boi, tak? Boję się i o siebie, i o innych, bo przecież noszenie maseczek to nie jest tylko ochrona własna, a może tym bardziej jest to ochrona osób, które są wokół nas i jest to wspólna troska o dobro innych oraz swoje własne i nie w sposób jakiś bardzo ortodoksyjny, ale wtedy, kiedy mam kontakty z innymi ludźmi, szczególnie w miarę bliskie, szczególnie długotrwałe, maseczkę zakładam. No dobrze, nowy minister zdrowia ma nową strategię walki z koronawirusem. No i tu chodzi o tych lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy rodzinnych. Państwo chyba się obawiacie troszeczkę tutaj, jak gdyby otwierać drzwi przed pacjentami. No różnie z tym poziomem lęków u lekarzy, przecież nie tylko lekarzy, ale pielęgniarek i innych pracowników, personelu jednostek służby zdrowia. Ale oczywiście, że się obawiamy i znowu tak może, tak bez fałszywej skromności powiem, że to jest nie tylko interes personelu, żeby personel nie zachorował, ale również, żeby personel nie przenosił chorób na innych pacjentów, jak również, bo na szczycie tego, byśmy do tego stanu nie doszli, że jak zacznie brakować również lekarzy, pielęgniarek, co będzie z naszymi pacjentami. Także ten lęk jest taki, oczywiście, że istnieje, natomiast nie jest to lęk tylko o samego siebie, tylko jest to lęk dosyć złożony. Dobrze, to proszę powiedzieć, panie doktorze, jak się zachować, gdy mam temperaturę 39 stopni i to na przykład rano, ból głowy, ból kości, ból mięśni, panikować, dzwonić do lekarza, chociaż pan doskonale wie, że dodzwonić się dzisiaj do przychodni to graniczy czasami z cudem. Tak, jest to problem zapewne, a szczególnie jeżeli jesteśmy pacjentami ze zwiększonym ryzykiem, czy wystarczy w starszym wieku, czy z różnymi towarzyszącymi chorobami, gdzie przebieg każdej infekcji, nie tylko COVID, może być niebezpieczniejszy, należy się skonsultować z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.
Tym bardziej, że tak niejako łącząc te tematy, sanepid przez tyle miesięcy robił co mógł, ale możliwości sanepidu tak w zasadzie zaczęły się wyczerpywać, bo przez wiele miesięcy nie dofinansowywano działalności sanepidu, sanepid nie miał wystarczających kadr i nic w tym kierunku w zasadzie nie robiono. Bardzo mało lekarzy pracujących w sanepidzie, a musieli podejmować decyzję, mówię o stacjach sanitarno-epidemiologicznych, w zasadzie zarezerwowane dla lekarzy. No i w tej chwili ministerstwo wyszło z założenia, że odciążamy sanepid, przerzucamy wszystko, przynajmniej bardzo wiele rzeczy na podstawową opiekę zdrowotną, która jest po prostu do tego mało przygotowana, a czasami w ogóle nie przygotowana. Bo taki sanepid mamy stan musi na teraz, dzisiaj. Rozumiem. Taki mamy klimat, no i niestety sanepid już teraz pilnuje chyba bardziej wesel niż pacjentów z COVID-em, ale... Pilnować też muszą oczywiście, to jest zadanie sanepidu, ale to jest jedno z wielu zadań. Panie doktorze, co znaczy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu? Co znaczy skontaktować się? Telefonicznie, osobiście przyjść do przychodni, która i tak jest zamknięta? No nie, tak to nie jest, że wszystkie przychodnie są zamknięte, bo oczywiście każda przychodnia troszeczkę inaczej to rozwiązuje. Na przykład przychodnia, w której codziennie przyjmuję, jak tylko nie jestem w Warszawie, jest w zasadzie dla pacjentów otwarta. Oczywiście przestrzegamy reżimu, żeby jak najmniej narażać innych pacjentów, różne działania podejmujemy w tym kierunku, ale w mojej przychodni można się dość łatwo dostać do lekarza na bezpośrednie badanie, ale w każdej przychodni oczywiście zwrócił pan redaktor uwagę, że są trudności z połączeniem telefonicznym. Po rozmowie telefonicznej z lekarzem, lekarz podejmuje decyzję, czy ta rozmowa wystarczy, czy jednak jest konieczne badanie bezpośrednie, fizykalne i wtedy pacjent po teleporadzie przychodzi i jest ciąg dalszy wizyty lekarskiej. Tak to jest na dzisiaj rozwiązane. Jest to takie, no nie jest to dobre rozwiązanie, ale wydaje się na dzisiaj najmniej złe, bo dobrych rozwiązań nie ma, to rozwiązanie jest chyba najmniej złe. To jeszcze zapytam o ten telefon, panie doktorze, jeszcze o ten telefon zapytam. Do państwa można się dodzwonić w ogóle? No można, natomiast oczywiście, że też są trudności, że są pacjenci, którzy za, nie wiem, 10, 20 razem dopiero się dodzwonią, ale się dodzwonią. Część pacjentów, tak jak mówię, w przypadku mojej przychodni, jeżeli nie jest w stanie się dodzwonić, to szybko to po prostu przychodzi. Natomiast pochodzi mi o to, co pan wspomniał, o nowym ministrze zdrowia, nowych wytycznych. Mhm. Te pierwsze wytyczne, które się pojawiły, no najpierw medialnie, prawda, i również jako poseł żadnej informacji nie miałem, bo to się odbywało poza zasięgiem chociażby Komisji Zdrowia, której jestem członkiem, nakazywały obowiązek najpierw teleporady, potem po upływie powiedzmy 5 dni dopiero badania fizykalnego pacjenta, czyli bezpośredniego, i dopiero wtedy lekarz pierwszego kontaktu mógł zlecić pacjentowi badanie na COVID, ten test genetyczny, molekularny. Na szczęście było to fatalne rozwiązanie, bo część objawów, bo troszeczkę zaczął pan, o to pan redaktor pytać, no według naszej aktualnej wiedzy, bo z dnia na dzień jesteśmy mądrzejsi, jeżeli chodzi o COVID, część objawów, które telefonicznie pacjent przedstawi, oby zgodnie ze stanem faktycznym, w zasadzie prawdopodobieństwo diagnozy COVID-u zwiększa niemal do granic pewności. Ale to tylko niektóre przypadki. I przynajmniej w tych przypadkach powinien mieć lekarz pierwszego kontaktu prawo, że bez ściągania tego pacjenta do przychodni z narażeniem, i to nawet nie o lekarza chodzi samego siebie, ale innych pacjentów, którzy w przychodni będą, bez narażania wykonać test COVID i wtedy również można, jeżeli jest to przebieg bez nasilonych objawów, no to wtedy może zarządzić izolację, przebywanie w domu takiego pacjenta, jakoś tam nadzorować proces leczenia. Oczywiście, gdyby doszło do zaostrzenia objawów, to wtedy szybkie działanie, bo COVID-y przebiegają bardzo różnie w
większości, przynajmniej w naszej populacji, łagodnie, bezobjawowo niemal, ale bywają ciężkie przebiegi i wtedy trzeba wiedzieć, co zrobić, gdyby jednak przebieg się zaostrzył niespodziewanie. To ja muszę dopytać, panie doktorze, wykonać testy na obecność COVID-a? To znaczy co, dostaję telefoniczną jak gdyby zgodę pana jako lekarza i mam iść gdzie? Do sanepidu, na pogotowie, do szpitala? No wiemy, że na parkicie już jest takie laboratorium. Porusza pan kolejny okres. Odkąd epidemia zaistniała, w działaniach rządu jest mnóstwo chaosu, przypadkowości, zmieniających się wytycznych, przepisów, zaleceń. Już nie będę się pastwił nad tym. Maseczki mamy raz nosić, raz nie nosić, bo to już wręcz legendarne, ale na dzisiaj ja jako lekarz ze swojej przychodni nie za bardzo wiem, jak mam ten zlecać, bo miały być platformy specjalne rządowe, mówię o elektronicznych, w programach, które są komputerowe, w tym celu to są stworzone. Dalej nie ma, bo to miało być elektroniczne zlecenie, dalej tego nie ma. Nawet próbuję to wyjaśnić z nimi, kolegami z sanepidem. Sanepid jest w tym okresie już nie zleca badań, bo przecież ma robić to POS, podstawowa opieka zdrowotna. POS jeszcze systemu zlecania tak de facto nie ma, bo nie wiadomo, jak to robić, gdzie tych pacjentów kierować. I to jest taka, jeżeli się takie przypadki trafiają, no dzika improwizacja. Przecież nie tak powinna wyglądać. No to co pan robi? To co pan robi, jak do pana pacjent i pan słyszy wyraźnie w słuchawce, ma pan fantastyczne wyczucie lekarskie i pan mówi, no facet ma czy kobieta ma COVID-a. I co dalej teraz, jak pan wysyła? Na dzisiaj, no jeszcze w tych dniach takiego przypadku ewidentnego nie miałem, ale gdyby, no to też po wielu staraniach mamy wreszcie w Częstochowie od wielu tygodni, ale tygodni nie miesięcy, własne laboratorium. Możemy wysłać takiego pacjenta, no to akurat tak jest, to się utarło, do byłego szpitala publicznego, do tej przychodni Opoli. Tam jest punkt pobierania wymazów i stamtąd te wymazy trafiają do laboratorium szpitalu na Parkicy. No i jeszcze nie wiem, jak szybko będą w stanie wykonywać te testy laboranci, bo na razie jest chyba nieźle, ale jeżeli będzie duża ilość testów, może się to spowolnić czekanie na wynik testu. I dopiero w zależności, czy test jest pozytywny, czy negatywny, dopiero dalsze decyzje zapadną. Ale tak jak mówię, to jest w tej chwili tak na wyczucie, na nosa, jak to poustawiać, żeby interes pacjenta był najważniejszy i troszeczkę no, bagatelizując procedury, których de facto ciągle nie ma, bo na przykład wczoraj dopiero odbyło się spotkanie ministra zdrowia z kolegium lekarzy rodzinnych, gdzie lekarze rodzinni wymusili tak prawie że siłowo, żeby mógł lekarz pierwszego kontaktu zlecać w tych przypadkach, gdzie rozpoznanie COVID jest wielce prawdopodobne, żeby mógł zlecać bez konieczności fizykalnego badania, czyli ściągania takiego pacjenta do przychodni. No tak, ale panie doktorze, jak ja mam 37 temperatury i dwie kreski, to ja prawie umieram jako mężczyzna. Pan wie, jak mężczyźni ostro przechodzą stany różne, zapalenia, katar. A jak mam teraz iść z gorączką 39 stopni, teraz iść do szpitala hutniczego i tam robić jakieś badania covidowe, nie wiem, czy pogotowie po mnie przyjeżdża, czy sam muszę taksówkę wynająć i narażać taksówkarza, jak tam dojechać, czy autobusem pojechać sobie? Panie redaktorze, no to znowu jest pakiet bardzo złożonych i takich nie do końca uregulowanych spraw. Ideałem to byłoby to, że pacjent jest na tyle w dobrym stanie, że podjeżdża swoim samochodem, bo przecież wsiadając do autobusu może grozić innym pasażerom, prawda? Podjeżdża swoim samochodem właśnie tam do tego szpitala hutniczego, mówię jako skurmyślowy. Otwiera szybkę i przez szybkę zabezpieczony odpowiednio ratownik medyczny zazwyczaj pobiera wymaz i na tym się kończy, prawda? I wraca taki pacjent do domu, na wszelki wypadek unikając jakichkolwiek kontaktów z osobami postronnymi, również z rodziną. Taki jest ideał. Ale że cię to weryfikuje i są przypadki, tak jak pan mówi, jeżeli pacjent jest właśnie w ciężkim stanie,
takim prawdziwym, no niekoniecznie, że to jest 37,2 u delikatnego mężczyzny, no to wtedy jeszcze są wymazobuzy, że wtedy jest możliwość, że do takich przypadków podjedzie specjalny samochód przygotowany, ten wymaz pobierze. Ale to wszystko jest teoria. Obawiam się, że jak tych zachorowań będzie więcej, to te fajne mechanizmy zostaną w złą stronę zweryfikowane, że to niekoniecznie będzie działało. A ja mam wrażenie, że jesteśmy w pokoju, gdzie ktoś zgasił światło i wszyscy po ciemku starają się gdzieś wyjść, dotrzeć, coś, cokolwiek zrobić w takim pomieszczeniu. Tak się czuję trochę. Bardzo trochę no, ponura wizja, ale no, niekoniecznie oderwana od rzeczywistości. Dobrze. Proszę powiedzieć jeszcze, co by pan zmienił na miejscu ministra zdrowia, żeby rzeczywiście te procedury były bardziej czytelne, były przejrzyste, żeby lekarze nie pytali sanepid. Sanepid nie musiał pytać ministra. Oj, widzę coś ze zdrowiem u pana doktora. Pana doktora troszeczkę. No tak, ale nie. Objawów COVID-u nie mam, na szczęście. To mnie pan uspokoił. Dobrze. Ale proszę, tą drogą się nie przenosi. Nie, to tak proszę. No to jeszcze bardziej się uspokoiłem. Ale proszę powiedzieć, co by pan zmienił na ministra zdrowia, żeby to wszystko było bardziej czytelne? Według mnie należałoby koniecznie zwiększyć to w znacząco ilość testów wykonywanych. Właśnie sanepid, żeby mając duże ilości testów, szybciej łapał, tak mówiąc kolokwialnie, te zachorowania. Jak najszybciej postępowanie sanitario-epidemiologiczne, szybka, sprawna kwarantanna, jeżeli jest ktoś COVID dodatnie, skuteczna izolacja, żeby się wirus nie szerzył po prostu. A na razie mamy sytuację dobrą, wie co oczywiście z czarnym humorem, pomimo że rok szkolny się zaczął, co jest też dla całego społeczeństwa eksperymentem, wszyscy jesteśmy zadowoleni, patrząc na statystyki, jak to spada ilość zachorowań. Tylko mało kto uwzględnia, że jeszcze niedawno robiono około 30 tysięcy testów dziennych, a teraz niewiele więcej, ponad 10 tysięcy na dobę. Także tu jest chyba główna przyczyna, że te zachorowania spadają i to należy zmienić. Dobrze i króciutko jeszcze pana zapytam. Pan myśli, że uczniowie jeszcze długo się pouczą w szkołach? Jest pan spokojny, czy boi się pan, że za miesiąc wszyscy wrócą do domów? Spokojny nie jestem. Wiem, że to, żeby otworzyć szkoły, jest to pilna potrzeba, a ten niejako absolut. Poczekajmy, tu mówię też z obawą, jak zacznie przybywać zachorowań na grypę, na paragrypy, co wtedy się będzie działo. Poczekajmy, bo na to za wcześnie. Jakie są skutki dla całej populacji otwarcia szkół, a nawet pan minister zdrowia, wracając do pytania pana doktora i Główna Inspekcja Sanitarna, za bardzo nie chce wiedzieć, co się dzieje, bo żeby mieć pełną wiedzę testów, trzeba wykonywać bardzo dużo, a my wykonujemy coraz mniej. I przy okazji, mówię z przekąsem, wiedza nasza na temat otwarcia szkół, a stan w sensie zdrowia publicznego jest szczątkowa i tylko hipotetyczna. Bardzo dziękuję panie doktorze, dziękuję bardzo. Dziękuję.